Witam serdecznie na kolejnej lekcji z cyklu Kontrowersje z Present Perfect. Dzisiaj bardzo ciekawy odcinek. Jesteśmy na kanale Mad English TV. On jest Kanadyjczykiem, czyli tak jakby Amerykaninem, czyli wiadomo, Present Perfect często omija. Jednak jest tu taki przykład, który według mnie, gdyby padł na egzaminie, dostalibyście 0 punktów używając simple past. Mianowicie Mad English TV wybrał się na zakupy i słuchajcie, tu przed koszykami znalazł klucz na ziemi i mówi: o, popatrzcie, znalazłem czyjś klucz. Czyli hey, look, I found someone's key. Tak? Znalazłem czyjś klucz, dopełniacz saksoński. No słuchajcie, dla mnie, dla anglisty jest to wzorcowy, po prostu wzorcowy przykład na present perfect. Rzecz się dzieje teraz, klucz podnosi, mówi: look, popatrz, teraz, popatrz, mam go w ręku. Z tym, że tak jak mówię, specjalnie mnie to nie zdziwiło, no bo to jest tak jakby wersja amerykańska. Niemniej jednak zapytałem o opinię native speakerów, czy przeszedłby present perfect w amerykańskim i tak dalej. Co na to Brytyjczycy? I słuchajcie, dostałem 4 odpowiedzi od 4 Amerykanów i od 4 Brytyjczyków. Także bardzo ciekawe. Popatrzcie. Na początek American English. Pierwszy Amerykanin mówi: that is 100% correct. Czyli dla niego nie ma wątpliwości. 100% poprawna wersja ma być simple past. Kolejny Amerykanin: simple past is correct. Czyli dla niego też tylko simple past. Kolejny dał ciekawe przykłady, jak on to widzi. I have lost my key. No i podaje jakiś związek, no bo skoro present perfect, to dla niego musi być związek. I jaki jest związek? I am locked out. Czyli jestem zamknięty na zewnątrz. No my byśmy powiedzieli, nie mam jak się dostać do domu. Natomiast ten przykład z tym kluczem. I have found a random key. Czyli znalazłem jakiś tam klucz. Dla niego jaki związek? Nothing. Zero związku. Czyli znalazłem klucz, no i co z tego? On to tak widzi. I czwarty Amerykanin. I would say the finding is over, so I would use simple past. Więc użyłbym czasu też simple past, a nie present perfect. Czyli to znalezienie jest over. Skończyło się. No i teraz 4 Brytyjczyków. Pierwszy. In British English we'd be a lot more inclined to use the present perfect in this sort of context. Czyli w brytyjskim bylibyśmy dużo bardziej skłonni użyć present perfect. Czyli dla niego raczej present perfect, ale tak jakby simple past też tolerował. I uwaga, drugi Brytyjczyk. Jemu odpowiedział: no, I'd happily use simple past there. Czyli dla niego nie ma problemu, on by użył simple past. The finding is a simple event in the past. Czyli znalezienie to jakieś tam wydarzenie proste z przeszłości. Nie ma związku dla niego w teraźniejszości. Kolejny Brytyjczyk. Czyli pierwszy raczej present perfect, drugi simple past. A trzeci: I think that the two are almost interchangeable. Czyli prawie, że wymienne. On nie widzi problemu. In regular conversational use, czyli w użytku codziennym, w rozmowie. I would probably say I found. Czyli on też jest a simple past. But I found doesn't sound weird to me. Czyli present perfect nie brzmi jakoś dziwnie dla niego. No i uwaga, czwarty Brytyjczyk. I can't imagine an older British English speaker using the simple past in that context. Czyli on sobie nie wyobraża, że Brytyjczyk używa starszy wiek, używa simple past. I don't know about younger British English speakers. Czyli nie wiem, co tam z młodszymi. Several aspects of their speech are Americanized. Czyli co się dzieje? Młodzi Brytyjczycy są poddani trendom
z Ameryki. So perhaps they could use the simple past there. No i to jest bardzo ważna opinia, czyli już wszystko wiemy. Czyli w amerykańskim simple past, w brytyjskim tradycyjnie powinien być present perfect, ale ewidentnie młode pokolenie, czyli ci pierwsi prawdopodobnie są młodzi, młode pokolenie ewidentnie zaczyna upraszczać język angielski, tak jak Amerykanie. Stąd zaczynają używać simple past, czyli język ewidentnie ewoluuje, no i wygląda na to, że za ileś tam lat present perfect w dużej mierze wygaśnie, tak jak w amerykańskim. Aha, tylko nie pamiętam, czy wam puściłem, bo tutaj wam pokazałem ten filmik, ale nie puściłem, jak on to powiedział, no to cofnę. Yeah, it's about 15 degrees out here. Just gonna show you guys how to get a cart here in Canada, okay? You need a loonie at a lot of places. Oh, hey, look, found someone's key on the... Oh, hey, look, I found someone's key. Ground. On the ground. Jeszcze raz. 15 degrees out here. Just gonna show you guys how to get a cart here in Canada, okay? You need a loonie at a lot of places. Oh, hey, look, found someone's key on the ground. Okej, dzięki, trzymajcie się.